Gratulacije Energiji. Mislim da su igrali s większą energią u ovom meču. Znalazili sposób, jak da wygrywają mecze. Mislim da je ovo bardzo dobry sposób i mi jak Anvil będziemo se starać też takim samim sposobom da grame bardzo agresivnije. Ovo nije bio diše košakuka, to je bila rečna pivka. No co? Równo i na jednoj i na drugoj strani, a kto będzie na taki sposób, możemy, nie ma problemu. Myślę, że są mali po prostu lepszą skuteczność w szybkom ataku, po dobrej odbroni, da su wyszli, da su tu zrobili różnicę i te trójki, które trafio Nutson, mislim da su zrobile takvu ružnicu koja je bila taka dosić bezpečna, že bi skončili tego meču. Dziękuję bardzo. Tony, few words about the game, please. Tonight they were just better than us tonight. We didn't match their intensity tonight. They came out and played hard, strong. We just didn't match it. We didn't hit a lot of shots tonight. We couldn't find our rhythm tonight. That was all. I mean, they played a great game. Congratulations to them. We just gotta bounce back next game. Po prostu zagraliśmy słabiej niż przeciwnicy. Czarni zagrali z dużą intensywnością w tym meczu. My nie dopasowaliśmy się do tego, nie trafiliśmy dużo łatwych rzutów, dużo rzutów za dwa punkty również nie trafiliśmy, więc na pewno będziemy się starać w kolejnych meczach, żeby to poprawić. No i to tyle, po prostu zagraliśmy słabiej w tym meczu. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Ja pytanie do trenera Bogicewicza, czy panie trenerze, kolejny mecz od początku, właściwie do końca, gra Krzysztof Szubarga, chyba tutaj już pomimo trochę zmęczenie, czy pan też ma takie wrażenie? Tak, mam takie wrażenie też. Muszę mu ratować na następny mecz. Moja wina, to znaczy, bo dzisiaj od początku, kiedy sam widział, że ja cały czas wierzę mu to, da fair play istnieje i da ako se otworzy szansa, można wygrać mecz, ale tu chyba muszę zapomnieć na to i po prostu grać tak, kiedy widzę, da jest różnica, gdzieś 12 punktów daje już po meczu i żeby po prostu pierwszy raz odpuszczać takich meczów i patrzeć na następny mecz. Ale zdaje się, że to w takim razie będzie wasz problem w playoffach, bo tam będzie trzeba grać mecze co drugi dzień. Ja nie wiem, to jest pytanie do zarządu ligi, nie do mnie. Mi nie mam nikakich problemów w sensie tego. To jak będziemy tak grać, to wszyscy będą mieć problem, którzy są skazani na problem. A je, mislim, to je prosto. Ovo je, diše je bilo za mocno, moje zdanje.